Dzień doberek. Witam się z tobą bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że tutaj zajrzałeś. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką założyliśmy projekt Odmładzanie na Surowo, aby obudzić twoją świadomość. Dzisiaj wybrałem taki temat. Oni udają, że nas leczą, a my udajemy, że jesteśmy leczeni. Fałsz, cynizm, łajdactwo miało wraz z erą ryb odejść z naszej świadomości i mieliśmy mieć oświecenie. A co my nadal robimy? Kochani, co my nadal robimy? Oni udają, że nas leczą, a my udajemy, że nie widzimy tego cynizmu. Oni udają, że wprowadzają obostrzenia, aby uratować nam życie, a my udajemy, że im ufamy. Oni udają, że im na nas zależy. A tak naprawdę zależy im tylko na ich posadach, kasie, kradną i wszystko płynie w ich kierunku ze względu na to, na co się zdecydowali. Przecież oni tam nie robią nic dla ciebie. Ani premier, ani prezydent, ani żaden polityk nie pracuje tam dla ciebie. On pracuje dla siebie. Ile jest w stanie zagarnąć dla siebie, tyle będzie jego. Udajemy, że dają nam jedzenie, a my udajemy, że to jemy. Udają, że dają nam leczenie, a my udajemy, że od tego zdrowiejemy. Oni udają, że dają nam zarobić na życie, a my musimy walczyć o swoje życie. Oni udają, że nie zauważamy ich machlojek. My też udajemy, że nie widzimy ich oszustw, łajdactwa i cynizmu. Kiedy przestaniemy udawać? Ludzie, kiedy my przestaniemy udawać? I zaczniemy ich rozliczać za kradzież, za korupcję, za zniewolenie. Kiedy przestaniemy udawać? Ludzie, ludzkość, obudź się, wstań z kolan. Raj jest tutaj. Raj jest tutaj. I aby umrzeć, nie potrzebujesz żadnych powierników. Dlaczego wierzysz w to, że raj jest po śmierci? Aby żyć, nie potrzebujesz pozwolenia. Aby zdrowieć, nie potrzebujesz leczenia. Ludzkości, znajdźmy drogę do wolności i samostanowienia. Przestańmy udawać. Mieliśmy to zrobić. Wraz z erą ryb miało odejść udawanie. A miała zacząć się świadomość i samouzdrawianie. Fajnie jest tutaj napisać. Świetnie, Mariusz, ci poszło. Co robisz na co dzień? W jaki sposób wywalasz ten cynizm na wierzch i walczysz z nim? Aby stała się tutaj boskość. Ziemia jest nasza, nie należy do nikogo. Poprzez samo urodzenie tutaj nabyłeś prawo do życia, do istnienia, do samostanowienia. Potrzebujesz się pytać, czy możesz wchodzić do danego miejsca? Potrzebujesz się pytać o pozwolenie, aby żyć? I korzystać z tego życia? Ludzie, obudźmy się! Wstańmy z kolan! Zacznijmy to życie bez obłudy, cynizmu, łajdactwa, a z miłością i samostanowieniem. Mam nadzieję, że to, co przekazałem, otworzy cię i pokaże ci, że pomimo tego, że era ryb podeszła, to cynizm, łajdactwo, oszustwo non-stop jest z nami.
Możemy to zniszczyć, podeptać, opluć, wyrzucić do kosza i zacząć w końcu żyć. Bo my jesteśmy bogami. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę Ci przebudzenia. Jutro o 8:45 się spotykamy. Do zobaczenia.